przejść na was z mojej kuchni. Jesteśmy przed samą Wielkanocą, więc co trzeba zrobić? Jakieś pyszne ciasto. Na moim kanale znajdziecie już babkę gotowaną i babkę piaskową, ale robioną w makutrze, ucieraną. A dzisiaj pokażę wam zamiennik babki piaskowej, którą zrobimy fantastycznie szybko w mikserze. W mikserem oczywiście będziemy ją miksować. To pójdzie naprawdę sprawnie. W zasadzie można włączać już piekarnik na 180 stopni. Włączyłem też garnek na to, żeby rozpuścić masło w kąpieli wodnej, bo tu akurat ten przepis tak to przewiduje. Jest sprawdzony, doskonały, przepyszna babka. Szybko zrobiona, szybciej niż ta w makutrze, ale nie zastąpi ta babka babki gotowanej. Sprawdźcie moją babkę gotowaną. Zaczynamy. Zobaczcie, składniki. Prosta sprawa. Jedna szklanka mąki ziemniaczanej, jedna szklanka mąki pszennej, jedna szklanka cukru, 5 jaj, 250 g masła, tutaj odrobina mąki, to źle, bułki tartej, będziemy posypywać formę, olejek waniliowy do smaku, można użyć cytrynowy, migdałowy, jaki smak to lubi, i proszek do pieczenia, na pół kilograma mąki to wystarczy. Forma przepiękna na babkę, będziemy ją zaraz obsypywać, pokażę wam. No i jakieś dwie miski i tak jak mówiłem, jeszcze tutaj już na kąpiel wodną gotuję sobie wodę, w zasadzie podgrzewam ją, nie musi wcale być wrząca, wystarczy, że jest mocno gorąca. Najpierw zaczniemy faktycznie od masła. Masło muszę pokroić na drobniejsze kostki, wyjąłem je wcześniej, żeby już lekko złapało temperatury pokojowej, wtedy faktycznie dużo fajniej, szybciej się rozpuszcza. Można byłoby całą kostkę naraz wrzucić, ale przecież wiecie, że wtedy byłoby trudniej rozpuścić ją i dłużej by to trwało. Powiem wam, że nie próbujcie iść na skróty i topić tego na przykład tu na palniku bezpośrednio, dlatego że część tego masła od razu się nie roztopi, tylko będzie się lekko już smażyć, nabierze wysokiej bardzo temperatury i to naprawdę nie pomaga naszej babce w smaku. Można byłoby też to masło rozpuścić po prostu w mikrofalówce, ale nie wszyscy tak lubią, więc ten przepis takich naszych babć, żeby rozpuszczać w kąpieli wodnej, zobaczcie, już się dosyć mocno leje, jest wspaniały, masło nie traci swoich cudownych właściwości smakowych. No zobaczcie, to wcale nie jest tak wolne, jak się okazało, już jest prawie rozpuszczone, to dosłownie minęło może półtorej minuty. Teraz ten rondel odstawię na bok, niech sobie lekko przestygnie. No, jest takie powiedzmy 60 parę stopni, idealne po prostu. Dlatego, że zanim utrzemy tam jajka z cukrem, to właśnie będziemy mieć już przestudzone trochę, bo nie możemy przecież do gorącego masła, takiego właśnie, gdybyśmy smażyli na przykład to masło, rozpuszczali w garnku na ogniu, wlać do jaj, bo by nam się ścięły, więc to jest super rozwiązanie. Muszę dokładnie oddzielić białka od żółtek. Delikatnie wszystko robimy, dlatego, że do białek nie może wpaść ani odrobina żółtka. A dobrze jest, kiedy jaja są świeże, a takie właśnie mam. Zanim jeszcze zaczniemy wszystko kręcić, to ja tutaj, moi drodzy, wszystkie sypkie produkty, nie wszystkie, mąki moje, wsypę razem do miski i połączę z jedną dobrą łyżką proszku do pieczenia, to jest proszek na pół kilograma. To właśnie razem wymieszam, żebym później mógł dodawać mąki razem, wspólnie już z proszkiem wymieszane. Spójrzcie, naszkowałem formę już obsypaną bułką tartą. Niestety nie nagrała mi się ta treść, jak to zrobiłem. Powiem wam, wykorzystałem do tego masło roztopione, to, które tutaj mamy, odrobinę tylko. Przy pomocy pędzelka nasmarowałem boki tym roztopionym masłem, wsypałem bułkę i po prostu tak obtoczyłem, więc przygotujcie tak samo. Dodam szczyptę soli, dosłownie, nawet o tak troszeczkę tylko. Wtedy piana mi się lepiej ubije, będzie bardziej sztywna. A zaczynam od piany dlatego, żeby nie mieć później łopatek, bo zacząłbym od jajek, to musiałbym mieć łopatki, żeby mógł ubić pianę, więc ona poczeka sobie te 2-3 minuty. Zobaczcie, piana ubiła się idealnie, jest piękna, puszysta i twarda. Żółtka są, mogę wsypać cukier. Zacznę powoli, żeby mi się nie rozsypało. Musimy ubić na cudowny, równy, piękny, puszysty kogiel-mogiel. Myślę, że to 2-3 minuty będzie trwało. Kogiel-mogiel ubity jak należy. I teraz, słuchajcie, zamieszam jeszcze masło, które tutaj już naprawdę cudownie ostygło, ma za 30 parę stopni. I delikatnie będziemy dodawać. Na 3 razy może. I wkręcamy je.
przepięknie rozpuszcza nam jeszcze wszystko. Następna porcja. I tak trzeba całość wkomponować. Do tego momentu, moi drodzy, kręciliśmy dwoma łopatkami, ale od teraz jedną wyjmuję i będę kręcił tylko jedną. A to dlatego, że wsypuję mąkę. A zasada jest taka i bardzo ważna, wbrew pozorom w ciastach, że powinno się kręcić zawsze w jedną stronę, a dwie łopatki mieszają ten system, więc wsypuję 1/3 ilości naszej mąki. Na początku powoli, zobaczcie, widzicie, teraz tylko i wyłącznie w jedną stronę kręcę i obracam zawsze w jedną stronę mikser. Wtedy gluten zawarty w mące, czyli wszystko, co powinno się kręcić w jedną stronę, jego włókna nie są przerywane, przez co lepsze wychodzą nam ciasta. Nie twierdzę, że babka kręcona dwoma łopatkami by nie wyszła, ale mówię Wam, że jedną łopatką będzie ona po prostu lepsza. A to jest babka piaskowa i zależy nam na tym, żeby była najlepsza. Mogę podnieść trochę obroty. Trzecia część mąki. To już będzie naprawdę ciężko, ale poradzimy sobie. Czas na pianę, którą wrzucam na raz i drewnianą łyżką wmieszam w ciasto. Nie mikserem, moi drodzy, dlatego że to by pianę pozbawiło jej pienistości. Więc drewnianą łyżką jak najbardziej. Delikatnie, żeby znowu tej bułczastej osłonki nie zepsuć. Czuję, że to jest przepyszne, chętnie bym zjadł już, ale nie ma czasu na to, ponieważ pianę nie należy zbyt długo trzymać w tej misce. Trzeba wszystko szybko za chwilę włożyć do piekarnika. Oczywiście jeszcze wyrównajmy, bo przecież później nasza babka jakoś musi na talerzu wyglądać. Ona bardzo urośnie, więc tylko chodzi o to, żeby ta przestrzeń w formie była wypełniona równomiernie. 45 minut w 180 stopniach w termoobiegu albo 190 stopni bez termoobiegu. Szybko nam urośnie, będzie piękna, puszysta, wielka, a później musimy ją ostudzić, no i jakoś udekorować. Ja Wam pokażę już taką, która będzie miała polewę, a polewę tą czarną, czekoladową polewę oczywiście znajdziecie u mnie na kanale. Bardzo prosta sytuacja, łatwo się robi i jedna ważna rzecz. Jeszcze później to powtórzę, ale teraz już wtrącę. Podczas pieczenia chodzi o to, że babkę robimy jakieś 2-3 dni przed świętami. Ona jest dużo lepsza, jak 2 dni postoi, ale polewę, uwaga, robimy przed podaniem, czyli jakieś 3-4 godziny albo rano w ten sam dzień, kiedy chcemy ją na święta, tą babkę podać udekorowaną. Natomiast wcześniej robimy ją, czyli w czwartek na przykład wieczorem, później piątek, sobota może stać. Ona właśnie skruszeje, bardzo będzie jeszcze pyszniejsza, jak sobie postoi sama w chłodnym, ciemnym miejscu sama. No, z innymi produktami na święta. Babka odstała już swoje, dosłownie prawie 2 dni, no może nie całe. Słuchajcie, muszę ją wyrównać tutaj, żeby później mi... Dobrze robię? Dobrze. Żeby później mi stała pięknie na talerzu równo, więc od razu odetnę ten spód nierówny, bo to będzie spód i od razu posłuży nam na przekąskę mały deserek do dzisiejszej kawy. O, zobaczcie, jaka jest piękna, puszysta, wyrośnięta właśnie. Teraz trzeba tutaj troszeczkę pozwolić jej odejść od formy. O już. Ho, ho, ho. Nasza piękna, cudowna babeczka. Już teraz warto się przyjrzeć z bliska. No dobrze, robimy polewę. Wsypałem wszystkie składniki i będę mieszał, rozpuszczam masło. A dokładny przepis oczywiście znajdziecie w moim filmie Polewa czekoladowa. Szukajcie go na YouTubie. Z filmu o polewie będziecie wiedzieć, że właśnie taki stan polewy jest doskonały. Już troszeczkę przystygła. Można ją delikatnie polewać. I sama będzie płynęła sobie po naszej babce. Ho, ho, ho. Naprawdę. Nie dość, że to jest ładne, to jeszcze cudownie smakuje. I na nasz świąteczny stół podamy później na tortownicy albo na jakimś innym ozdobnym talerzu
tak jak powiedziałem, przyozdobioną. I to już jest wszystko. Ja tego robił nie będę, ponieważ muszę ją odstawić do całkowitego wystygnięcia ponownie, żeby no, wszystko ładnie się ściągnęło, przede wszystkim polewa. A tutaj zobaczcie, troszkę polewy się nalało, to można później sobie zjeść jako wspaniałą czekoladkę. Jeszcze tylko jedno króciutkie ujęcie, zobaczcie, jaka piękna perforacja, jak cudownie ona wypiekła się, jak cudownie urosła. Inne ciasta świąteczne znajdziecie oczywiście u mnie też na kanale, przeszukajcie go, zobaczcie co tam, jak to wszystko wygląda. Jeszcze raz przypominam, babkę robimy dwa dni wcześniej, przed podaniem, dlatego, że ona idealna będzie, jak skruszeje trochę w środku, wszystko się połączy porządnie, wysezonuje się chwilę. Polewę dajemy natomiast, czy to będzie lukrowa, czy to będzie polewa, a lukrowa jeszcze tym bardziej, czy to będzie kakaowa, na przykład rano w dzień podania tej babki, na godzinę, dwie przed, ona będzie chłodna, polewa się elegancko, tak jak widzieliście, pokryje, będzie cudownie. Słuchajcie moi drodzy, wszystkiego dobrego na te trudne święta 2021, bo przecież mamy cały czas COVID, rok czasu już to trwa. Z zeszłego roku mówiłem, że o, szybko, żeby się skończyło, każdy tego sobie życzył, a tu nie. No i co, szukajcie takich przepisów świątecznych, różnych mięsa, na przykład na obiady świąteczne u mnie. Zobaczcie, co mam tam do powiedzenia jeszcze na temat ciast na Facebooku na przykład. Szukajcie mojej strony internetowej, Środa Gotuje. Życzę Wam wszystkiego dobrego na te święta Wielkiej Nocy. Trzymajcie się w zdrowiu przede wszystkim, no i wszelkiej pomyślności. Środa Gotuje, tak ma być. Cześć.